Śmieciarki. Śmieciarki zwykle występują w kolorze pomarańczowym. Już przed świtem zaczynają skradać się i zaglądać po najciaśniejszych zakątkach Warszawy. Ich cechą charakterystyczną jest nadzwyczaj silny w świecie pojazdów odwłok. Mimo to z natury nie są niebezpieczne. To ze względu na rozmiar informują o swojej obecności za pomocą charakterystycznego światła i sygnału dźwiękowego. Choć mają niespotykanie duże żołądki, muszą bardzo uważać na to, co spożywają. Dlatego współpracują z ładowaczami, którzy dobierają pokarm do indywidualnej diety każdej z nich. Kiedy śmieciarka kończy posiłek, na miejscu pojawia się jej bliska kuzynka, myjka. Połyka na chwilę pojemnik, myje go i dezynfekuje, żeby nie był brudny i nie pachniał brzydko. Za pomocą specjalnego chipa pojemnik wysyła do centrali warszawskiego MPO informację, kiedy był myty. Na pewno nie ominie go kolejny termin czyszczenia. Czysty pojemnik wraca na swoje miejsce, żeby dalej służyć mieszkańcom stolicy. A śmieciarka i myjka nie mogą zwalniać i muszą dalej ruszać w trasę. Poprawna segregacja umożliwia maksymalny recykling odpadów i ułatwia utrzymywanie porządku wiat śmietnikowych. Pamiętaj o segregacji.